Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Coraz dziwniejsze rzeczy dzieją się wokół Gietfaudu i wokół Lidla. Kilka dobrych dni temu nastąpiło w gmachu Sejmu spotkanie przedstawicieli Lidla z posłem Grzegorzem Braunem i z panem profesorem Mirosławem Piotrowskim. Onegdaj posłem przez kilka kadencji do Parlamentu Europejskiego, znanym nam wszystkim zapewne z Radia Maryja. Spotkanie zostało nagrane, ale ten film nie został wyemitowany. Na Twitterze można było przeczytać, na Twitterze Grzegorza Brauna, można było przeczytać, że przedstawiciele Lidla na tym spotkaniu powiedzieli, że jeszcze decyzja budowy tego centrum logistycznego w Lidlu nie została podjęta. No, przedziwne, ale to jest tylko przedziwne, natomiast przedziwne, budzące zdumienie i w jakimś sensie przerażenie są materiały, które ukazały się na ten temat i w PH24 i do rzeczy. Tutaj skupię się na materiale z PH24. Jego tytuł: Zamach na Gietfaut, w cudzysłowie ze znakiem zapytania. Co naprawdę dzieje się w miejscu wyjątkowych objawień Matki Bożej? Autor: Filip Adamus. No i tam jest taki krótki akapit, którym czytamy. W sieci zaczęły nawet krążyć informacje o rzekomym wysypisku śmieci i składowisku odpadów, jakie ma stanąć niemal tuż obok miejsca kultu. Wójt miejscowości przekonuje, że w podobnych doniesieniach nie ma ani joty prawdy. Włodarz jednak sam nie jest wolny od zarzutów. No przepraszam, dlaczego pan Adamus napisał coś takiego? Czy to jest brak czasu, nierzetelność dziennikarska, czy coś gorszego? W PH24 jestem zdumiony, bo to nie są rzekome informacje i przekonywanie przez wójta, że w podobnych doniesieniach nie ma ani joty prawdy, jest nieprawdą. I dowodów tutaj jest wiele, także no, i bardzo łatwo do nich dotrzeć. Dlaczego pan Adamus nie doszedł, nie dotarł i napisał rzekomych, prawda? Bo na czym polega problem? Znaczy, pierwszy opowiem, później odwołam się do dokumentów. Ja już o tym mówiłem wielokrotnie, ale warto to przypominać. Z dokumentów Lidla wynika, i dwóch dokumentów. Jedna to jest karta informacyjna przedsięwzięcia pod tytułem Budowa centrum dystrybucyjnego Lidl Gietfaut wraz z infrastrukturą, a druga to jest oświadczenie, które na ten temat wydał Lidl. No i z tych dwóch dokumentów wynika, że w trakcie budowy będą zwożone tam różne śmieci, będą tam się tworzyć różne śmieci, ale to już pominimy dla uproszczenia. Natomiast jak centrum stanie, to będą zwożone do niego śmieci różnego typu, od zepsutych kurczaków po akumulatory na przykład. Różne inne niebezpieczne dla zdrowia śmieci w ilościach no, niesamowitych, bo tam jest wyróżnione kilkadziesiąt kategorii, kilkanaście kategorii śmieci niebezpiecznych, odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego i ilości to jest 500 ton, 500 ton, 500 ton, 100 ton, 200 ton rocznie. Rocznie, co? Te śmieci będą tam zwożone, składowane i następnie stamtąd odbierane. Czyli one nie mają tam leżeć i leżeć, nie mają być tam utylizowane, tylko mają czekać na odbiór.
I nie jest określone, jak długo będą czekać, ale będą leżeć. I tak, jak jedne śmieci niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi w ilości kilkaset ton zabiorą, to przywiozą kolejne. To będzie stałe składowisko śmieci, na którym wciąż będzie kilkaset ton śmieci, ale to będą wciąż inne śmieci. No i teraz z takiej sytuacji oni wyciągają wniosek, że to nie będzie ani wysypisko śmieci, ani składowisko odpadów, bo odpady będą odbierane. No to jest zabawa w słowa, to jest robienie ludziom wody z mózgu. No i czyżby pan Filip Adamus dał sobie zrobić wodę z mózgu, czy po prostu nie dotarł do tych informacji? Teraz przejdę, żeby nie być gołosłownym, do tej karty informacyjnej. I tam czytamy, tu już zacytuję wprost. Na etapie eksploatacji będą wytwarzane odpady komunalne i odpady pochodzące z działalności gospodarczej. Etap eksploatacji wiąże się również ze zbieraniem odpadów, głównie ze sklepów podlegających pod dane centrum. Odpady będą magazynowane i zbierane selektywnie w oznakowanych i wyznaczonych do tego celu miejscach, w sposób uporządkowany na utwardzonej powierzchni w wyznaczonych częściach hali magazynowej lub na placu zewnętrznym. Następnie będą one przekazywane do zbierania, odzysku lub i unieszkodliwiania specjalistycznym firmom posiadającym stosowne uprawnienia z zakresu gospodarki odpadami. No i teraz na pytanie, ile tam będzie leżeć, w jakich ilościach będą te leżeć odpady i jakie, ile tam będzie odpadów szkodliwych dla zdrowia, no to każdy może sobie zajrzeć. Ja to czytałem w jednym z programów, te fragmenty, tę tabelkę. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki te słowa. Karta informacyjna przedsięwzięcia budowa centrum dystrybucyjnego Little Giedrzwałt wraz z infrastrukturą. No i 3 minuty i docieramy do szczegółowych, przerażających informacji. I teraz w tym materiale pana Filipa Adamusa nie ma też informacji o tym, że do tego centrum Lidla codziennie będzie przyjeżdżać kilkaset tirów i kilkaset, w karcie tej podane są dokładne ilości, na początek będzie to ponad 300, kilkaset tirów i kilkaset samochodów osobowych i one będą krążyć po tych trasach, po których mają dojeżdżać, dojeżdżają pielgrzymki do Giedrzwałdu. Określone są też parametry hałasu, jakie to centrum będzie z siebie wydzielać. Ten hałas jest lekko poniżej 100 dB, prawda? Powyżej 100 dB już pewnie by nie dostali pozwoleń, ale to nie jest mało, prawda? To jest to, ten hałas na granicy. No oczywiście w tej karcie informacyjnej jest napisane o tym, że mogą wystąpić różnego typu katastrofy, to znaczy te śmieci mogą zacząć płonąć, ktoś się może podpalić, może być jakiś samozapłon, te śmieci mogą być w wyniku jakiegoś oberwania chmury zalane wodą i ta woda popłynie na Giedrzwałt. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli w danym miejscu cały czas są zgromadzone różnego typu śmieci, w tym śmieci spożywcze, no to coś takiego jak szczury, karaluchy i tak dalej, może tam się rozplenić i może też rozchodzić się na cały Giedrzwałt. Także ja bym proponował PH24, jeżeli już publikuje materiały na temat zamach na Giedrzwałt, znak zapytania, żeby przybliżyć czytelnikom
tą kartę informacyjną przedsięwzięcia budowa centrum dystrybucyjnego Little Gietrzwałd wraz z infrastrukturą. Wystarczy dać link i czytelnicy sobie sami ocenią i wtedy nie będzie zamach na Gietrzwałd w cudzysłowie ze znakiem zapytania, tylko będzie zamach na Gietrzwałd bez cudzysłowu i bez znaku zapytania. Dziękuję bardzo.